Witam. Dziś w odcinku mamy jeden okap, to z tym montowania. No zobaczymy, co tam jest w środku. Najpierw zważmy sobie ten okap. Pokażę wam, jaka całkowita waga jego jest. Pięć kilo 75 gram całkowita waga okapu. No to co, bawimy się z okapem. W wtyczce też jest jeden styk miesięczny, ale teraz tego nie będziemy. Się pokażemy zaraz. No niestety w tym okapie słaby ten okap jest. Będziemy mieli tylko trochę miedziuchy, aluminium też nie ma. Zacznie ktoś wyrzucił pokrawkę, która była z filtrem. To co? Okap podkładamy i się zabierzemy za ten silniczek, który tam jest. Jedna śruba do odkręcenia. Tak.
Ta śruba jest mosiężna. No, co nas najbardziej cieszy, to widok właśnie tutaj naszej miedziówki. Powiem wam, pierwszy raz akurat okap remontuję. To jest mój niezawodny śrubokręt. Teraz się musimy jeszcze pozbyć, ale do tego sobie wczesną wiertarkę, nie będę się bawił, bo szkoda czasu. No i mamy taki mały transformatorek z wirnikiem. Jest tu, z tego co widzę, odrobina aluminium. Złom, no i nasza miedziucha. Miedziucha też szybko przytniemy, bo niestety z czasem ciężko, żeby się bawić kombinerkami. Zobaczymy, ile z tego mamy. Chcę tylko małą podstawkę na to mieć, ponieważ jest to kruche. Miedziucha. Jeszcze trochę zostało z drugiej strony. To zaraz wyciągnę.
nasza miedziuszka. Oczywiście złomu, złomu, miedź to miedzi. W ksiądzu to było tyciu, tyciu. A nawet nie będę tego uważał, bo po prostu nie ma sensu. Oczywiście kabelek też poskorujemy. Tutaj od razu przy okazji wam korowarkę moją zademonstruję, ale ja ją przerobiłem sobie na elektryczną. Niestety zjechało mi. Jeszcze raz. Teraz to zostanie. Te dwa kabelki są uskorowane. Zaraz zobaczymy, ile uzyskaliśmy z tego miedzi, ile złomu, bo aluminium to za wiele też nie ma. Ale zawsze jest, jak to się mówi. Do kupy, do kupy. No i proszę zobaczyć z tego rowareczki, jak ładnie schodzi. Nie trzeba nożem do tapy ciąć, tylko ładnie. I miedziucha tak samo wyskakuje. I czyste kabeleczki są gotowe. Dołączymy do tej miedzi. Te mniejsze kabelki zostawiam na potem, bo teraz czas troszkę nie pozwala. No i wracając do podsumowania. Ile mamy złomu? Zobaczmy. Tego złomu to jest najwięcej. Kilo 850 mamy złomu. Miedź, którą udało nam się wydobyć. 162 gramy. Zawsze coś to jest. Tyle będzie dziś w tym temacie. Następnym razem jakiś elektryczny motor rozkręcimy. Pokażę wam, co tam się kryje. Mam akurat jeden do odebrania. To bardzo duży. Jutro będę po niego jechał. Więc do następnego. Trzymajcie się.